Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Simsów. I tak, nasze gołąbeczki oczywiście wstają, ale dobra. W sumie tak, przede wszystkim Benedykt dostał w nocy, jak wrócił, awans. W sumie nie pokazywałam Wam tego, bo chciałam jeszcze coś zrobić przed nagrywaniem, ale stał się modelem wybiegowym i teraz pracuje od 13 do 22. Godziny się dłużą, ale przynajmniej nie musisz już patrzeć na frajerów z elfimi uszami z lateksu. I możesz zadowalać się zadawać się ze śmietanką świata mody. Jeśli nadal będziesz ciężko pracować nad swoim ciałem, zdolnościami twórczymi i umiejętnościami postępowania z ludźmi, to może zostaniesz gwiazdą. No i teraz już musimy się czegoś nauczyć, musimy mieć 5 przyjaciół rodziny, więc się tym zajmiemy. Moja biedna Ribbon była głodna. Tak, bo jak widzicie, trochę się tu pozmieniało. Może najpierw Wam pokażę, co się pozmieniało, bo posprzedawałam oczywiście całe złoto. Wraz z smoczek nam śpi. Zamknęłam go tutaj za radą jednego z widzów i zobaczymy. Po prostu nie chciałabym, żeby mi palił wszystko, co padnie, a istnieje taka możliwość, więc więc go zamknęłam na razie. W każdym razie, tak, pozmieniało się, jak widzicie, w kuchni. Może na razie zrobimy niskie ściany. Zmieniłam szafki, zmieniłam lodówkę. Dodałam taki piec, w którym można piec ciasto i zdaje się jakiś chleb i naleśniki z jagodami. Więc bardzo chętnie wypróbuję to działanie. A na nim tutaj nie wiem, czy coś dodawałam. Lampę chyba i kwiatek. Jadalnię też zmieniłam na taki duży, elegancki stół, w dodatku z takim, powiedzmy, moim wzorem dywanowym. Mamy jakąś kukułeczkę. To chyba pokazywałam Wam w ostatnim odcinku, aczkolwiek komputer zniknął, bo zachciało mi się plazmy w pokoju, więc komputer zniknął. To chyba też Wam pokazywałam ostatnio. Tutaj właśnie się pozmieniało trochę w tym salonie naszym. Zmieniłam krzesła, zmieniłam właśnie kanapę, dodałam plazmę. Jeszcze dobrze by było skupić sobie taką wielką, no wielki talerz satelitarny, bo wtedy będziemy mogli oglądać więcej programów, ale na razie mnie już nie było stać. A tak jak widzicie, nie było stać na wszystko, niestety. To wszystkie bogactwa, te wszystkie zaklęcia, które robię, czy jakieś dodatkowe pieniądze, które uzyskujemy, to wszystko jeszcze nie wystarcza na moje potrzeby. Więc jeszcze musimy zbierać. Tu się chyba nic nie zmieniło. No i chyba już nigdzie indziej się nie zmieniło. Zlikwidowałam jedną z fasolek, bo mówiliście, że może hamować wzrost tamtej. Więc ją usunęłam. Tu chyba się nic nie zmieniło. Tak. No, niestety Oskar nadal mieszka w biednym pokoju. Ja wiem, znęcam się nad nim strasznie. Cóż, takie życie. Dobra, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o zmiany. Jeszcze ktoś z Was, tak, użytkowniczka Lutownica, mówiła mi o magicznej półce na książki z przełącznikiem. I szczerze mówiąc, szukałam jej bardzo długo i nie jestem pewna, czy ja po prostu jestem ślepa, czy ta półka w ogóle istnieje. Więc ja proponuję zrobić tak. Pokażę Wam teraz wszystkie rzeczy ze sklepu. Jeśli zauważycie tą półkę, albo użytkowniczka lutownica zauważy tę półkę, o której chodziło, to prosiłabym, żeby wskazała, w którym rzędzie, czy coś takiego, żebym wiedziała w ogóle, gdzie to jest, bo szczerze mówiąc, ja się nie doszukałam. Więc proszę bardzo, to jest rekreacja. Najpierw mówiła, że będzie w tym magicznym dziale, ale jak widzicie, w magicznym dziale nie ma zbyt wielu przedmiotów. Tutaj jest to jest do różdżek, to jest księga magiczna, to też jest księga magiczna, to jest do tworzenia zaklęć, kołowrotek, stragan, na którym się ćwiczy sztuczki magiczne, no i kościelda. I tyle.
No chyba, że jak kupię kościldę, to tam będzie. Także tu tego nie widzę. Przelecę teraz po prostu przez te wszystkie rzeczy. Tutaj też sprawdzałam, na początku myślałam, że to jest 100, ale jak to kliknęłam, to nie ma żadnego ukrytego przycisku za tym. Tak samo myślałam, że to, ale też za tym nie ma żadnego przycisku. Jedyne, co można tu robić, to jakieś ćwiczyć monologi i za to się właśnie dostaje charyzmę. Tu wątpię, no ale... Tak jak mówię, podaj w której minucie, w którym rzędzie i tak dalej, a może coś z tego wyjdzie i się dogadamy. Bo tak to na razie po prostu nie widzę sensu. No nie wiem, jeszcze ewentualnie myślałam, że tutaj może być, ale tu nie widziałam też. Więc jeżeli zauważysz w którymkolwiek momencie, to pisz. Tu tak samo myślałam, ale też chyba nie. Nie wiem, w elementach dekoracyjnych raczej wątpię. Wiem, że teraz będzie to dla was trochę nudne, ale muszę się dowiedzieć właściwie, o co chodzi z tą półką, bo już któraś osoba mi o tym pisze, a ja po prostu tego nie widzę. Nie wiem, może jestem ślepa faktycznie. Chcę tę go dowieść. Tyle. To przeszliśmy, no tutaj to wątpię. Wow, nie wiedziałam, że taką walkę jest. Aż się zapomniałam. No w oświetleniu na pewno nie, tu już przelecieliśmy. Dobra, więc tak jak mówię, znaczy tak jak mówię. Zbyt dużo przedmiotów tutaj nie ma. Dobra, może puścimy już czas. Zbyt wiele przedmiotów tutaj nie ma, więc... No, nie wiem. Nie wydaje mi się, żebym była aż taka ślepa, no ale... W każdym razie, jeśli zauważysz, to proszę. Dobra, to jeśli chodzi o to, a plany na dzisiaj są takie... są takie... Jak tam, najadłbyś się? No czemu nie jesz? Mam jakieś problemy z tą miską. Tu dałam drugą, w razie problemów. Ty masz na późniejszą godzinę, co nie? Więc zanim weźmiesz talerz, to napełnij miskę. A, teraz podeszła. No dobra. Już wolę mieć dwie miski, bo ja się boję o nią. Okej. Okay. Dobra. Oskar, na którą ty masz do pracy? Masz na 9. Możesz jeszcze rozrywkę naprawić. O, możesz za pomocą tego na przykład. A ty się porozrywkujesz tutaj. O. Moja Kate będzie musiała tutaj załatwić sobie... Tak, miałam mówić o planach. Plany ogólnie są takie, że chciałabym dalej zrobić te zaklęcia naszym młodocianym Jackiem. Tylko to wymaga oczywiście trochę pracy, bo on musi tutaj wyrobić sobie te rzeczy potrzebne do zaklęć. Czyli potrzebujemy jeszcze trochę humorku. No ale to dopiero jak wrócę ze szkoły. Potem chciałabym też zrobić przyjęcie, bo do tej pory nie miałam za bardzo czasu ani okazji, żeby zrobić takie przyjęcie z tego dodatku Balanga. Szczerze mówiąc, trochę się obawiam, bo ocena przyjęcia wpływa na to, czy będzie pojawiał się taki chyba klaun, z tego co pamiętam. I ten klaun, nie wiem, czy tam przynosi jakieś nieszczęście, czy coś, nie pamiętam dokładnie z opisów, ale tak mniej więcej... Zawsze się tego bałam po prostu i dlatego tych przyjęć tutaj nie robiłam, jeśli miałam tą balangę.
Także chciałabym się tym zająć. No i chciałabym zrobić te rzeczy z... A, to twój. To możesz jeszcze troszeczkę próbować się pobawić. Chciałabym spróbować te wypieki robić, zrobić jakieś w tym naszym nowym piecu. Dobra, idź, bo znowu potem nie zdążysz i będzie na mnie. No ten władzi za bez problemu. Po łazienki, w której siedzę. Ach, komfort i energia. No, także... Dobra. Wyłącz telewizor. Możesz się pobawić z naszą kochaną Ribbon. O matko, ale ty masz rozrywkę. Dobra, to teraz ty sobie pooglądaj plazmę. Troszeczkę. Znaczy, pooglądaj plazmę. Oglądaj, co w telewizji leci. Tak, ty powinieneś się uczyć czegoś, charyzmy. Gdzieś tu dawałam lustro. Okej. Troszeczkę to przyspieszymy. Dobra. Wyłącz. I teraz tak. Muszę się zastanowić. Aha. Ona by musiała iść. Znowu mi wyrastają jakieś dziwne korzenie. Ale to mi sprzedaje. W sumie jest to mi potrzebne. Dobra, muszę jechać po składniki. I chciałabym też, żeby na przyjęcie zrobić ten róg obfitości, to zaklęcie, żebyśmy mieli po prostu dużo jedzenia i goście nie byli głodni. Muzykę sobie włączymy, więc to nie jest problem. Nie wiem, jak inaczej, jak resztę potem goście oceniają, więc będziemy musieli to zobaczyć, przetestować, no ale to już się okaże. Dobra, więc to zaklęcie z rokiem obfitości będzie mi potrzebna magiczna fasola i nić. Myślę, że to u tego sprzedawczyka tam dostanę. Znaczy nić mogę sama wyrobić, ale w sumie mam sporo magimonów, więc myślę, że to nie będzie problem, żeby kupić. I przy okazji kupimy te składniki na ciasto. Więc tutaj kup magiczne fasolki raz, dwa. A ty nie masz złotej nici. To ty masz złotą nić? Tak, za 14. No to powinno nam wystarczyć. Tak myślę przynajmniej. W ogóle to jest jeden przepis, który można zrobić ciasto marchewkowe. Ja jestem ciekawa, skąd poszła wziąć marchewki w ogóle. O, kupił sobie w ogóle winogrona też. Gałązkę bizu jedną też możemy kupić, albo dwie w sumie. Co jeszcze będziemy potrzebowali? Proszek do pieczenia. Cukier też na pewno. A dobra, to zaraz mi zabraknie tej kolejki. 13. Ja tam tych magimonów nie zostało. 108. Okay. Te zakupy. Przygotowania na przyjęcie. Cukru też weźmiemy trochę. Miód możemy sobie w sumie wyrobić. Masło też możemy sobie wyrobić. Ale proszę do pieczenia. Nie damy rady. Ale na razie wystarczy. Tak.
Wydawać te kasy. No. Gretchen. Tak samo jak ja, tylko ciemna. No, rób szybciej te zakupy. Wspomniałem, że jesteś padnięta jak, nie wiem. Dobra, i w sumie wracamy do domu. Chciałabym też właśnie na starówkę się wybrać, żeby zobaczyć, czy tam marchewki można kupić, bo je chyba można było zasadzić, ale jeśli można je zasadzić, to wydaje mi się, że można je też kupić, bo gdzieś też trzeba kupić te nasiona. Więc sądzę, już w sumie nie pamiętam. Bo, no tak, tylko że ty jesteś padnięta, weź się napij kawy za dwa razy. Ty idź do pracy. I tylko że na starówkę możemy się wybrać tylko z całą rodziną, chyba że ewentualnie mogę kogoś zaprosić. To zobaczymy zaraz. Jeżeli zaprosimy Teo. Wykorzystamy ją troszeczkę. Tam znowu trąbią. Okej, skocz szybko do toalety. I... O, zaproś na przyjęcie. Właśnie to jestem ciekawa, jak to wygląda. Zawołaj sąsiadem. W sumie chyba nigdy nie robiłam takich przyjęć. Normalnie. Tak jak mówię, bałam się. Zawołaj sąsiadem. Nie wiem, czy to zadziała w ten sposób, ale okej. Zadzwoń, zaproś gdzieś na starówkę, o. W ten sposób nie będę musiała ciągać ze sobą całej rodziny. Sprawdzimy przy okazji te rzeczy, które mam kupić. No, oczywiście. Tak. Teraz musimy trochę poczekać. Tak, ona jest śpiąca. Nie zdążysz zjeść, moja droga. No, szybciej. O, przyjechał akurat Jack. No, ale nim zajmiemy się po powrocie. No, jedź, kobieto, jedź. Nie mamy czasu. I to musimy zrobić to zaklęcie. Wszystko sobie przygotujemy i następnego dnia zrobimy to przyjęcie, żeby ona była wypoczęta i w ogóle. Tak pod nieobecność panów. Dobra, czekajcie. Pokaż sklepy zoologiczne. O, sklepy ogrodnicze. Więc to pewnie tutaj będzie jakieś... Dobra, zajrzyjmy tutaj. Najwyżej pojedziemy tutaj. Chociaż tutaj byłam i nie pamiętam, żeby tam były marchewki do kupienia. Jak nie, to kupimy nasiona i spróbujemy u siebie wyhodować, aczkolwiek nigdy nie byłam zbyt dobra w ogrodnictwie w Simsach. No, ale zobaczymy. Okej. Okay. Przywitajmy się z Teo, porozmawiaj... Pocałuj, nie! Bez przesady. Hipnoza. Możemy ją połaskotać. Dobra, zajrzyjmy się tu. O, tu są nasiona. Co to? To też nasiona zielonej fasolki, marchwi właśnie, króliczek, śmietniczek. Pomidorów matka R. Nasiona sałaty bądź na przedzie, okej. Ładny sklepik w ogóle. O, ile tu roślinek. Czy tu można kupić? Można kupić, świetnie. Można kupić marchewki. Wow, można pomidory kupić. To można właśnie wsadzać do lodówki chyba i to się jakoś tam... Właśnie nie jestem pewna, jak to działa do końca. Marchewki to wiem, że do tego ciasta marchewkowego, nie? Tutaj są jakieś sady. O, na takich ziemiach właśnie można sadzić w ogródku w normalnym swoim domu różne rzeczy. Ale... Tutaj jest to kłopotliwe, bo tu przychodzą różne szkodniki i potem zżerają te wszystkie rzeczy.
Dobra, pogadajmy z Teo i kupmy te marchewki. Przy okazji możemy kupić też coś innego, na przykład pomidory. Oh my gosh. Jakiś gość z małpką. Ooo, on by grał. Patrz, jakie słodkie. Jak z małpką. Sobie grają. Fajne. Możemy wziąć przy okazji, nie wiem, trochę tych nasion i spróbować potem zasadzić u siebie. W sumie wszystko chcemy zobaczyć w tych Simsach. No, a co ci się nie podoba znowu? Dobra. O, to jest ogrodnik. Można nawet spytać o przechowywanie warzyw, sprzedaż. A, można sprzedawać te warzywa, które się wychowuje. Pani ogród, szkodniki, odżywka dla roślin. Spytamy o to przechowywanie warzyw. Kup to i to. Zbierzesz plony, musisz mieć miejsce, gdzie mógłby się przechowywać. Kup spiżarnię. Aha, do tego jest spiżarnie. Przypominają lodówki, dając im możliwość przekąszenia czegoś w dowolnej chwili lub przygotowania pełnego posiłku. Ciekawe, że do normalnej lodówki nie można tego wsadzić. No, to i tak będziemy się zajmować tym kiedyś tam w przyszłości. O, papuszki. Dobra, to jak już się z nim umówiliśmy, to możemy się wybrać jeszcze w jakieś ciekawsze miejsce, gdzie można coś zjeść, powiedzmy. O, tu nawet było. Tylko gdzie tu był telefon? Tu. Znowu w taksówkach i inne miejsce. Kalantina? Będziemy tak padnięci, że od razu idziemy spać. Okay. Wykosztowałam się w dzisiejszym odcinku. Dosyć tego. Tak. Jak się masz? Brakuje rozrywki. Ojej, ile tych trolejbusów przyfrunęło tutaj. No, come on. Dlaczego nie jedziecie? Moja simka zaraz tu padnie. Uśnie wam w tym trolejbusie. Dlaczego on nie jedzie? Przecież ma pustą drogę. No dobra. Gdzie by nas jeszcze nie było, a gdzie można coś zjeść? To wygląda jakby nas nie było. Właśnie nie jestem pewna do końca. Ale dobra, możemy tutaj się wybrać. Jak można coś zjeść, to... Tylko, że ona uśnie przy tym talerzu pewnie, ale... Znaczy tutaj akurat w Simsach nie ma tego jedynca. A, ale mi dużo, kurde. Kup ciasteczko. Ale się tym najem. Ale miły park. To muszę przyznać. Fajnie to wygląda. Są ptaszki. Są drzewka. Jakiś kącik dla zakochanych. Można pogadać. Tu są toalety. O, nawet miejsce dla dzieci. No fajnie, tylko że... Dobra, kup ciasteczka, a potem kup kawę. Albo może na odwrót. Też przypuszczam, że niewiele nam to da. Ta kawa. Wow! Ja nie wiedziałam, że jest coś takiego. Jak takie skaczące fontanny. O jace. A przynajmniej nie pamiętam, żebym coś takiego widziała. Lol. O. Jakie miłe miejsce. No kup kawę!
Gillen, Cillabon. No co, kawy zabrakło? Może ten gościu przeszkadza. O ja nie mogę. Dobra, kup ciasteczko. No kup ciasteczko, może z tym lepiej ci pójdzie. Znowu eklerka. Mogłybyście sobie usiąść. Ale spoko. Kurczę, gościu, idź sobie stąd. Ja nie mogę. Dobra, idę, bo kurde, szlak mnie trafi zaraz. Może sobie nie. Pożegnaj się. Przytul. I potem jedziemy do domu. W takim razie, bo ja tu padnę zaraz. Gdzie jest telefon? Do domu. O, w miłym towarzystwie czas szybko mija. Może następnym razem zakończymy nasze spotkanie u ciebie. Nie, lepiej nie. Ja już wiem, co ty masz na myśli, Teo. A przynajmniej ta simowa, Teo. Simowie tutaj zawsze mają jakieś podteksty romantyczne, naprawdę. Tak, chcę do domu. Taksi? Dobra, przyjechał. Boże, ale jesteśmy w tragicznym stanie. My gosh. Dobra, wracamy do domu, oporządzamy się i będziemy się przygotowywać już na przyjęcie, ale tak wiecie, tak jeszcze daleko do tego. Dobra, Jack, mój drogi, nie idziesz skorzystać, tylko idziesz sobie posiedzieć na tych grzybkach, ile się da. Muszą jakieś nam wyrosnąć. Tej trzeba by było kupić. No strasznie dużo zżera tych roślinek. O, tu jest ta chyba żyzna ziemia. To na pewno. Na której... Tylko na tej ziemi można sadzić różne rzeczy. Gdzie to były te? Żonkile. Dobra. Ty mi w ogóle schodzi kasa za to? No tak... Nie zwróciłam uwagi w sumie. Dobra, posiedzisz sobie na tym, a potem ci dam inne zadanie, więc ty rób to, a ty pij kawę. Tak, bardzo przyjacielu. Będziemy musieli nad tym popracować. Okej. Okay. Jakieś grzybki się pojawiły. Bawię. Nie, 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 mój drogi. Ty musisz pracować, a nie bawić. O, 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 są grzybki. Świetnie. A, teleportuj się tutaj, zabierz te grzybki. I już będziemy mogli stworzyć pierwsze zaklęcie. Bo ono się składa tylko z trzech rodzajów grzybków. Więc możemy się teleportować tutaj. I dodamy tu muchomory razy 3. Jak tam ci idzie? Jakoś. I zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jestem ciekawa. No, czaruj młody. Stwórz magię. O, jakieś takie mini kryształki dostaję z tego. O, piękna lub bestia junior. Okej, gdzie to postawisz?
na biurku. Dobrze. Rozumiem, że to będzie pewnie działało tak jak ta piękna i bestia dla dorosłych, ale mimo wszystko sobie tutaj zobaczymy. A tylko najpierw zajmiemy się Kate, jak ona sobie... Dlaczego on nie sprzątnął tego? Zjedz obiad. Albo może spróbujemy już coś upiec. Co my mamy z tych naszych składników? 3 proszki do pieczenia mamy, to upieczemy chleb. Proszek do pieczenia, proszek do pieczenia, proszek do pieczenia. A jestem ciekawa, czy te marchewki mi się czasem nie zepsują. Dobra, na razie zostawimy tam, gdzie są. Pewnie się zepsują, no ale dobra. Dobra, ty się... Teleportujesz i przejrzysz zaklęcia. Okej. Dzieciaki też chcą być kameleonami. Oto mniejsza wersja jednego z ulubionych zaklęć transformacyjnych ich rodziców. Pamiętaj, że gdy w parze idzie piękny i bestia, ta bestia może się nagle przebudzić. W sumie moglibyśmy sprawdzić od razu. Jak to działa. Gorzej już pewnie nie będzie wyglądał. Tak, wiem, jesteś zmęczona. Aha, pewnie... potrzebujemy jakiejś szafki. Jaka szafka by ci tu pasowała? O, taka. Świetnie. No, dajesz młody. Jestem bardzo ciekawa. Ajajaj. Ale słodko wyglądają te kryształki. Oh my gosh, chcesz być gnomem? O, szkielet, jeszcze lepiej. Nie, tylko 2? Ale to smutne. Szkoda, że nie ma więcej. To wygląda przerażająco. Seksza. Dobra, wystraszymy mamę. Boże, mordę. Dziwne rzeczy się dzieją. Rozumiem, że kilka razy można używać. Świetnie. Ale ty teraz... Ej! Popsuło się. Zadziałało na krótko. Nie, co to, co to? Piecz. Masz chlebek upiec. No, pokaż, jak to robisz. O, Oskar wrócił przy okazji. Oskar, co ty chcesz? Ty mi się nie musisz uczyć, ale rozrywka ci pada troszeczkę. To sobie pograj. Dobra. Niech on sobie tam robi. Jak tam smoczek? Dobra, smoczek nie wyszedł. O, jak fajnie, chlebek. Szkoda, że nie można schować z talerza na później. Jack mógłby potem jeszcze zjeść też. Dobra, on się tu bawi. Ona sobie je. O! Wirujące wróżki obsypały ci magicznym pyłem, a psik! Okej, okay, czyli zadziałało. Pył. Jakiś kot nam się tu wkradł. Dobra, potem dodaj do wyposażenia. I... weź sobie chlebek. O, znowu! Wow! A gdzie? Jakoś... O, tu. Gdzie jest ten mój chlebek?
On wziął te wszystkie pyłki? Zostaw to. Dlaczego nie może wziąć? O, teraz może. No co, nie możesz, zaraz będziesz mogła, no. Weź się uspokój. Dobra, ty już też sobie idziesz zjeść. Co tam, przejemy was wszystkich. Żona upiekła wam chleb, to... O nie, no serio. Oh my gosh. Idź, idź z tym chlebem i go zjedz. Dobra. Okej. Pytam się, możesz o, tu wykąpać, skorzystać. Ten drugi oskarża. Pójdziesz sobie na górę, skorzystać i pójdziesz już spać. Jack też już będzie szedł spać. Dobra, nie wiem, co tam będziemy potrzebowali jeszcze do drugiego zaklęcia. Zaraz zobaczę. Muchomor znowu, smocza łuska i pył wróżek. Smoczej łuski jeszcze nie mamy i pył wróżek. Pył wróżek mamy tylko. Więc znowu musimy posiadać troszkę. Nasz smoczek się czuje samotny. Ty bym musiał do niego pójść. Wiesz co, teleportuj się tutaj. O nie! Nie idź spać! Kurczę. Teraz nie wstanie, nie? No dobra. Okej, okay, Benedykt przyszedł. Korzystaj, wykąp się. A ty, Benedykcie, mój drogi, od razu skoczysz spać. Ona też już potem. Idzie spać. Dobra, myślę, że na razie nic ciekawego się nie będzie działo, a naprawdę chciałabym jeszcze w tym odcinku nagrać to przyjęcie, także usłyszymy się następnego dnia rano. No i witam was nowego dnia rano. Przywitał nas miły komunikat o szkole. Tak, i już śniadanko mam prawie gotowe. Musimy... chcielibyśmy się przebrać. Szafa jest na górze. O kurczę. Nasz ten zjadł prawie wszystkie kwiotki. To jest za 10. Ale faktycznie schodzi kasa, dobra. Tu mam więcej bym tych kwiatków. Musielibyśmy się też zająć z tym smoczkiem, ale także jeszcze nie dzisiaj. Dobra, ciągle coś mi przeszkadza. Tak, co ja miałam robić? Kąpać się nie musisz. Musiałabyś tu się teleportnąć. W ogóle robot ma jakiś problem ze sprzątaniem talerzy, nie wiem dlaczego. Well, okej, Oskar jeszcze coś chce? Nie. Dobra, możecie się zająć, mam nadzieję, sami sobą. Najwyżej sami posprzątajcie te talerze. To straszne po prostu. Dobra, możesz się teleportować już. Przebierz się w codzienne ciuchy. Aj no! Nie to. Potem się teleportujesz tutaj i skorzystasz. A potem się teleportujesz tutaj i zrobisz zaklęcie rogu obfitości. Ej! Do szkoły! Ale to już! Oskar posprząta te talerze.
To jakaś masakra się dzieje. O, biedny kotek, niespany. Smutno. Jemu trzeba też się przygotować. Okej, coś tam posprzątali, ale na pewno talerzy, no. Ludzie. Może pogadajcie sobie. Albo, dobra, never mind. Okej, mamy rok obfitości. Damy mu smakołyk. Połaskotamy, pogłaszczamy. No, zajmij się smaczkiem troszkę. No. Scrap not dead. Clam ratsitum. Okej. Zgotujemy się. Ja bym chciała, żeby on to wszystko posprzątał, zanim cokolwiek zrobię. O, Benedykt sobie gra. A no tak, bo on ma jeszcze... A charyzmy się musi uczyć. Dobra, może pomożemy trochę robotowi. Wiesz, może nie zostawiaj mu zmywarki, bo będzie miał problem. Dobra, to zjedz coś, nie wiem. Nie wiem, jakieś miał dziwne problemy ze zbieraniem tych talerzy. Dobra, za godzinę będzie. Aha, jakiś ten potworek znowu nas odwiedził. W sensie zwierzak. Potworek zwierzak. I chyba wywalił nam trochę śmieci z kosza. Zauważyłam to swoją drogą. Dobra, spróbuj to trochę posprzątać. Benedykt do pracy. Dobra, to już tam parę talerzy. Ojej, jeszcze kwiatki więdną. Masakra się dzieje. Dobra, teleportujemy się tutaj, bo chcę rzucić to zaklęcie najpierw. Bo jak ich zaproszę gości, to pewnie przyjdą od razu. Więc niech rzuci to zaklęcie. Potem się teleportuje tutaj i włączy muzykę. Co się stało? Oh no! Przez to, że byłam w złym nastroju, prawda? Gra musiała mnie ukarać. Dlaczego mam całować te żaby? Mi da jakiegoś księcia z bajki? O Boże, ile żab! Tia... O nie, no normalnie... Chciałam zrobić przyjęcie! Gosh... Dobra, będzie przyjęcie z żabami. Najwyżej zamówimy pizzę. Włącz tą wieżę. Przełącz na Roka. I zaproś na przyjęcie. Muszę to przyjęcie zrobić, bo jestem bardzo ciekawa, jak ono wygląda. No i robot znowu się schował. Ja pierdzielę, co za robot. Kwiatki zdychają w robocie jeden, wredny. Aha, jeszcze musimy pizzę zrobić. Jestem ciekawa, mogę wybierać, kto przyjdzie? Dzięki za zaproszenie, brzmi świetnie, zaraz wpadnę i przyprowadzę paru przyjaciół.
Ale dlaczego ja sama nie mogę decydować, kto przyjdzie na to przyjęcie? What the hell? Nie dość, że wszystko się popsuło, to jeszcze... Muszę zamówić pizzę przecież. Pizza. Ale taki... A widzę, że te żaby się poznikały. Została jedna. A go ktoś je zaatakował. Może się rozbiegły po prostu. Oh my gosh! Wszyscy się zbiegli po prostu. Czy nie mogę od razu wszystkich powitać? To jest, skąd tyle ludzi? Pewnie połowy nie znam. Dobra. O-o! Nie! Okej, jestem z wami z powrotem. Niestety wywaliło mi grę i to dość poważnie. Ja ją teraz może jeszcze zapiszę. Przeżyłam bez was jeden dzień, ten, który po prostu wróciłam ze starówki, bo to dopiero tam się zapisało i zostawiłam po prostu w ten sposób. Nie zrobiłam zaklęcia tego od młodego czarodzieja naszego. Bo po prostu nie dało rady. Zostawię tamten talerz. Zrobiłam jeszcze raz ten ruch obfitości. Teraz mam troszkę lepszy nastrój, więc może wypali. Zobaczymy. Spróbujemy jeszcze raz zrobić to z przyjęciem. Okej, okay, pytanie, gdzie nam dało to jedzenie? A, tu. Jak ładnie. Dobra. Mamy dużo żarełka. To teraz jeszcze teleportujemy się tutaj, włączymy muzykę. I zaraz. Tak, on idzie do pracy. I mam nadzieję, chociaż część z tego wypali. Nie wiem, czemu tak się stało. Nie wiem, dlaczego to... mi tutaj tak brzydko wyrzuciło. Ja może jeszcze raz zapiszę tak dla pewności, jakby miało znowu wywalić. Bo jeśli wywali, to po prostu zrezygnujemy z tego przyjęcia, bo nie wiem, co się dzieje. Dobra. Teraz mamy przynajmniej normalne jedzenie. A te to czy tu czego szukają, za przeproszeniem? Dopiero zaraz zapraszam na przyjęcie. Zaraz. Ja tu pozdrowię. To wygląda jakby ten talerz był dla tego kota, ale tak nie jest. Dobra, chodźcie, rozgaszczajcie się. Dużo jedzenia jest. Tak, ten od razu do talerza pewnie. Aha, rozumiem, że już wszyscy postanowili wleść. Porozmawiaj. Może z Teo. Nie, z Teo chciałam wróć. Powitaj Teo. Część wchodzi, część nie. Nie wiem, co tu się dzieje. Oh my gosh. Wszyscy się rozbiegli, nie? Teraz to będzie szaleństwo w domu. Jak ta muzyka? Spoko. Gdzie ona poszła? Oh my gosh. Dookoła. A, pozdrów tą Majkę, bo przecież nie wlezie. Dobra, zostawimy. Trzeba od razu się tu teleportować i... Oh,
łączyć z tego robota. O! Wkracza Mim. Mim zaciekawiony bohakiem rozchywki na tej imprezie. Wchodzi ostrożnie. Oh my gosh. No to jest rozrywka. Gdzie jest ten Mim? Niby. Ja chcę zobaczyć. Wkracza ostrożnie. A tu... Oh my gosh, Mim Miłosz. Poproszę o wyjście. Nie, może zostać. Chyba nic nam nie zrobi. Czy ja mogę kogoś zaprosić do tańca? Przyłącz się. Przyłącz się. Przyłącz się. Okej, dzieciak wrócił. Kurczę, nie wiem, co ty możesz robić. Na razie idź, baw się tu. Okej, my się bawimy. A reszta ma to w nosie. Wszyscy do jedzenia. To jest wild lola de bam. Podaj posiłek. On nie jest podany? Gdzie jest ten Mim? Mogę już potem się spinać? Nie. Dobra, nie wiem, wywiało go gdzieś. Dlaczego ty idziesz tu? Lol. Ej, kocie, zostaw zabawkę mojego kotka. Co za brudne zwierzęta. Bezczelność. Się w tym domu szarzy. Bardzo ładne. O, tu jest pan Mim. Dobra. Szaleństwo jest, co tu się dzieje. Nie wiem, dlaczego nie mogę sama wybrać ludzi na przyjęcie. To nie jest fajne. No, ale cóż. No, przynajmniej sprzątają po sobie. Co po niektórzy. Aha, ty jesteś głodny. Nawet sobie zjedz. Jestem ciekawa, jak ta impreza się skończy. Dobra, zostaw to już. O, jakieś dziecko nawet przyszło. Jack, zaprzyjaźnij się z koleżanką. Co tu się dzieje? Tańcz, potańcz sobie. Już zażarli cały chleb. No nie mogę, no po prostu teleportuj się tutaj i włącz telewizję. Mim się najlepiej bawi chyba. Przyjdzie tak na imprezę, najlepiej sobie wziąć i włączyć telewizor, no nie? Wszyscy się bawią. Okej. Jak tam twoja rozrywka? Oh my gosh. Dobra, powinnam z kimś pogadać. Wyłączysz telewizor? Nie, pewnie, że nie go łączysz. Porozmawiaj, powiedz komplement. Nie jemu! Oh my gosh. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tu. Przypominam drinki. Wiesz co, zostaw ją, zrób drinki.
Wszystkim się poprawi humor od razu. Dlaczego mi na niego pokazuje? Okej, Oskar wrócił do domu. Dostał imprezę. Nie wiem, o co wam chodzi, ludzie! Dajcie mi spokój. Nie, napij się. No, kurde! O co wam chodzi? Biedna Ribbon! Kurde, to ładnie zmęczona. No, ci się świetnie bawi. No, my gosh, przestańcie mi tak mrygać z tym ekranem. Potańcz z nim. Nie możesz z nim tańczyć. Nie może. Nie siadaj. Idź siusiu, zrób. Boże drogi, wszyscy się rozbiegają w całym domu. Już część chyba wyszła nawet. Te kwiatki to ja wyrzucę. Straszy mnie, spadaj! Jak on się bawi? Zostawić siusiu i spać. Tak, Oskar. No kurde! Co się dzieje? Też idź spać. Oh my godness! No tak, już się zepsuło. Dobra, ludzie, wychodźcie, ale nie musicie mnie tutaj teleportować co 5 sekund. Boże drogi. Już się zgubiłam w tym wszystkim. Przychodzę po swoje dziecko, już pora spać, okej. To idź sobie, byleście mi nie zawalali kibla, idźcie sio. Boże, masakry. Ostatni raz robię przyjęcie. Tak, powinnam wyłączyć tą muzykę, już jest późno. Wyłączyć muzykę. Możesz się poczęstować. Ach, tam Ribbon. Bidulka. Nie, ty miałeś iść spać. Oh my gosh, idziesz spać? Idź spać. Już wszyscy poszli chyba. Oh my gosh, koszmar się skończył. Nie, jeszcze ci dwaj zostali. Jak tam smoczek? Dobra, ty jesteś padnięta, to ci też damy iść spać. Dobra, wszyscy prawie śpią. Jeszcze Benedykt został, ale on wróci o 22. Więc będziemy kończyć, my gosh, po prostu odcinek z przygodami. No, ale tak to bywa. Dobrze, będziemy kończyć. Głupie się zrobiło z tym wywaleniem, przez co straciłam prawie pół dnia i musiałam to na nowo przechodzić. Oh my gosh, znowu te korzenie. Że powinnam pozwolić wyrosnąć, czy coś. Grzybki nie wyrosły już drugi raz, kurczę. Aha, miałam postawić w ogóle tą szafkę w pokój młodego. Niestety pechowo się zrobiło z tym. Z tym wywaleniem, bo mi straciło się pół dnia. Co prawda za dużo nie zrobiłam, więc jeszcze nie jest najgorzej. Ale no szkoda. Jest zawsze szkoda. Dobrze, więc będziemy kończyć już na pewno. Chyba będzie coś zjeść, mam nadzieję w końcu, bo biedna, głodna. Dobra. To dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, jeśli wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do usłyszenia w następnym. Cześć!